Rzemiosło to obecnie jeden z najsilniejszych trendów w designie. Z jednej strony chcemy powrotu do korzeni, do tradycji, ale z drugiej strony robimy się coraz bardziej kreatywni. Zobaczmy więc, jak wygląda ten mariaż. Umiejętności i wiedzy rzemieślników korzystali najwięksi projektanci. Tu na przykład Hans Wegner i jego kultowe Wishbone Chair, zaprojektowane w roku 1950, ale pożądane do dziś i do dziś wyplatane ręcznie. Tu z kolei miałam okazję zobaczyć ponad 100-letnią skrzynkę z narzędziami dziadka, z której teraz korzysta wnuczek. Pracując dla jednej z najbardziej ekskluzywnych firm meblarskich, przyznam, że przebywanie w tym miejscu i przyglądanie się pracy rzemieślników robiło ogromne wrażenie. Ciekawym przykładem wykorzystania wieloletniego doświadczenia rzemieślnika artysty jest współpraca polskiej pracowni Square Drop ze współczesnymi projektantami, dzięki czemu powstają kolekcje wyjątkowe i nagradzane na konkursach. Ale tradycyjne rzemiosło w nowej odsłonie to nie tylko meble, to na przykład farbowanie wełen tylko naturalnymi składnikami, dzięki czemu powstają bardzo współczesne obiekty. Ciekawym przykładem jest też wykonywanie bardzo współczesnych wzorów bardzo tradycyjnymi technikami. To młody design arabski. Innym ciekawym przykładem szukania własnych metod jest na przykład barwienie ceramiki mlekiem bądź zanieczyszczeniami pobranymi z powietrza. To bardzo współczesne rzemiosło. Innym ciekawym przykładem nowej odsłony rzemiosła jest łączenie starego z nowym, czyli tradycyjne wzory w bardzo nowoczesnych formach, tak jak tu w ceramice Studia 1210C. Ale jak tu opowiadać o rzemiośle i samemu nie spróbować? Wybrałam ceramikę i zrobiłam swoją własną miskę śniadaniową i przyznam, że rozumiem, dlaczego rzemiosło jest jednym z najsilniejszych trendów w designie. To niepowtarzalne uczucie zrobić coś unikatowego i potem z tego korzystać.